Moim gościem jest Leszek Chmiel, właściciel hodowli psów rasy Odys z Cieszyna. Tak. Dzień dobry. Lady Diana. Lady Diana, dokładnie. No i moimi gośćmi są też te psiaki. Może tutaj pan przedstawi, jak się wabią nazywają. To jest Lunka. To jest Lunka. Cześć wszystkim. Lunka, przywitaj się. Tu jest świeżo upieczony zdobywca świata Dianka. Dianka, cześć. I schowany tutaj, King. To jest schowany King. A jest mu bardzo ciepło. Jest mu ciepło. Mój maluszek. Maluszek, ale King jest taki największy. Zresztą zobaczycie go za chwilkę. Dokładnie. Jak już może odpocznie trochę. I też to jest świeżo upieczony zdobywca świata. Zdobywca świata, zdobywczyni. Także same gwiazdy jednym słowem, ale zacznijmy może od tego, co to za rasa, bo ja się przyznam szczerze, że o takiej rasie Odys nie słyszałam. Tak, szczerze mówiąc, chodząc na spacery z nimi, większość ludzi mnie pyta, co to w ogóle jest za rasa. Ja bym powiedziała taki większy Maltańczyk, bo może, sama mam Maltańczyka. Może być taki Maltańczyk. Chociaż jest dużo większy od Maltańczyka. Zgadza się. Jest to Odys. Pochodzą one z Krymu, z Odessy. Tam została stworzona ta rasa około 40 lat temu. Mhm. Jest to skrzyżowanie właśnie Maltańczyka. No, czyli jednak. Pudla miniaturowego oraz Fox Terriera. No, to już wiemy mniej więcej, co to za rasa, ale jakie mają usposobienie, jaki mają charakter? To są bardzo, bardzo pogodne pieski, bardzo, bardzo fajnie się z nimi bawi. Mam dwójkę dzieci, to są po prostu cuda. Cuda. To są cuda, mają fajne usposobienie, bardzo fajny charakter. To są psy do towarzystwa oraz ozdobne. A to jest wymagająca rasa? Trzeba dużo przy nich robić, no bo patrząc na te ich włoski, czy wełnę, jak tutaj pan powiedział. Jeśli chodzi o pielęgnację piesków, nie są to wymagające pieski. Mają one okrywę wełnianą. To jest, potocznie mówiąc, włos, który należy wyczesywać. Wiadomo, że te włosy są dosyć długie, więc trzeba by było je przynajmniej raz na kilka dni wyczesać. Jeśli są brudne, prawda, jak jest duży deszcz, dużo błota, no to trzeba by było je wykąpać. Ja akurat kąpię przed każdą wystawą, więc u mnie to tak jakby się zakłada, prawda? Więc no jak zmokną, to też to nie jest jakiś wybitny problem. Wystarczy, że one wyschną i już znowu są białe. I już znowu są białe. No właśnie, ale skąd w ogóle zainteresowanie? No bo założył pan hodowlę, ale od czegoś to się musiało zacząć. Ja rozumiem, że od pierwszego pieska, który pojawił się w waszej rodzinie. No właśnie, że nie do końca. Nie do końca? Chociaż można tak powiedzieć, bo u nas w rodzinie zawsze były pieski. Najpierw był owczarek niemiecki, później owczarek podhalański, a później dzieci stwierdziły, że chcą mieć białego, małego pieska, takiego do przytulania. Szukaliśmy długo, 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 bo nie chcieliśmy mieć takich normalnych, zwykłych ras, tylko coś chcieliśmy. Coś innego. Coś wyszukanego. No i pewnego pięknego dnia, nie wiem, to chyba po roku szukania, jechaliśmy samochodem w Cieszynie i zobaczyliśmy takiego pięknego, owłosionego pieska. Okazało się, że to jest Odys. Są to na tyle mało znane pieski, że w internecie 4 lata temu dosłownie nie było praktycznie nic o nich wiadomo. Nawiązałem kontakt z różnymi hodowcami, bo wtedy w Polsce była jedna tylko hodowca, jeden hodowca, w Czechach był jeden hodowca, więc no ciężko w ogóle było jakąkolwiek informację, ale to, co nas interesowało, to dowiedzieliśmy się przez telefon albo przez internet. Spasowały nam te pieski i okazało się, że za jakieś parę miesięcy są pieski, ale w Pradze, w Czechach.
No to co? No to wzięliśmy, spakowaliśmy walizki, pojechaliśmy po pieska. Okazało się, że to jest nasza chluba hodowli w tej chwili, Dianka. Czyli to jest Dianka, tak? Tak, Dianka. Czyli Dianka Czeszka. Dianka Czeszka, tak. Czeszka. Czeszka. Gdzie ona? A tu jest jej synek właśnie. Czyli King to jest synek Dianki. Tak? Dianka jest tu. Dianka właśnie tam pan je, rozumiem, że rozpoznaje, który tak, to tak, który. Tak, tak. Czyli to jest Dianka. One są teraz umorusane, więc ciężko zobaczyć, która jest która. Ale my je oczywiście rozpoznajemy. No niektórzy, ci, którzy nie znają, no to wiadomo, że mają czasami problem z tym. Już nawet nie pamiętam, dlaczego spróbowaliśmy swoich sił na wystawach psów rasowych. Bardzo szybko okazało się, że to jest wybitna po prostu jednostka. Zresztą teraz się ładnie prezentuje. Oto Dianka. To jest Dianka. W tej chwili ma 6 czempionatów różnych naszych tutaj krajów. Słowacji, Czech, Chorwacji. Hodowla to jedno, a wystawy to druga pasja. Tak, tak, można powiedzieć, bo hodowla to jest właściwie powiązane, bo żeby mieć hodowlę, psy muszą spełnić pewne warunki. One są oczywiście opisane szczegółowo w różnych dyspozycjach kynologicznych, ale krótko mówiąc, trzeba zdobyć kilka wystaw, żeby pies mógł uzyskać tytuł czempiona danego kraju. Czyli to był taki naturalny proces. Ja rozumiem, że z wszystkimi psiakami jeździ pan tak, na wystawy. Tak, tak. No to jeszcze jakby pan o tych sukcesach po kolei, może tych największych. Tych największych. Więc tak, patrząc od samego początku, czyli od Dianki, okazało się w bardzo szybkim tempie po zdobyciu czempiona Polski. Pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy na Węgry, do Budapesztu, gdzie okazało się, że jest po prostu piękna. Została zwycięzczynią Europy. Później zaczęliśmy jeździć siłą rozpędu do Słowacji, Czech, Węgier, no prawie pół Europy zwiedziliśmy z Dianką. I w tym roku w kwietniu, na końcu kwietnia, pojechaliśmy z wszystkimi pieskami, z wszystkimi odysami Lady Diana, pojechaliśmy do Chorwacji. Nie licząc właściwie na nic, bo spotkaliśmy tam prekursorkę raz z kilkoma jej odisami. No i myśleliśmy, no na pierwszy raz, no to jak się uda, no to może coś tam nam się uda zwyciężyć, nie wiadomo w której klasie. Okazało się, że na 3 pieski, które wzięliśmy, zwycięzcami świata została Dianka i jej synek King. Z kolei gratulujemy, bo to ogromny sukces. Tak, to jest sukces, no myślę, że w naszym tutaj obrębie zdobycie na jednej wystawie dwóch zwycięstw świata, no to jest coś no możliwe, tak, że już nie do powtórzenia. I to Odisy z Cieszyna. Tak, Odisy z Cieszyna. Pojechaliśmy tak go zobaczyć, a okazało się, że po prostu mamy najładniejsze Odisy na świecie w tej chwili. A jak wyglądają takie przygotowania do wystawy? Się bawią? Tak, one się teraz bawią. Szaleją nam tutaj. Co ciekawe, ta rasa podczas zabawy właśnie się oszczekuje. Taką mają zabawę, tak jakby dużo dyskutowały. No to wróćmy do tego pytania właśnie. Jak to wyglądają te przygotowania do takiej wystawy? Bardzo długo, tak naprawdę od szczeniaczka małego, gdzie można jeździć do psiego przedszkola, ale ja się tego właściwie sam nauczyłem i sam socjalizowałem Kinga, Lunkę, no i oczywiście Diankę, chociaż wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak to się robi 4 lata temu. Teraz już coraz większą wiedzę mam na ten temat. No i to jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo godzin treningu. Pies nie potrafi wszystkich tych rzeczy, które wymagają sędziowie. Pies musi stać parę minut w pewnej pozycji, która
którą interesuje sędzia, prawda, musi biec, musi pokazać zęby chociażby, więc dla niektórych psów to już jest bariera prawie że nie do przejścia, pokazać sędziemu wszystkie zęby, oczy, musi pokazać swoją budowę, sędzia dotyka różnych części ciała. Niektóre rasy muszą mieć na przykład podczas wystawy ogon do góry, niektóre prosto, niektóre opuszczone, także to zależy od wzorca, zależy od rasy. No nam się właśnie dosyć fajnie udało wszystko osiągnąć. To są pieski, które bardzo szybko się uczą i bardzo lubią się uczyć. A dla Dianki co było najtrudniejsze na przykład? No pytam o Diankę, no bo ona tu już ma takie doświadczenie, jeżeli chodzi tak, o te wystawy. Miała jakiś problem z czymś? Dianka na samym początku to jest taki piesek bardzo, bardzo ruchliwy. Jej jest wszędzie pełno. Najgorszą rzeczą, które ona musiała się nauczyć, to jest tak zwany stolik sędziowski. Psa stawia się na stoliku sędziowskim i tam właśnie sędzia dokonuje, że tak brzydko powiem, oględzin psa. Czyli właśnie tam sprawdza te oczy, a wtedy pies ma stać nieruchomo. No i później, prawda, biega, ale to z biegiem akurat Dianka nie miała żadnego problemu. Ogólnie wszystkie moje odisy kochają wystawy. Kochają wystawy. Dianka jak widzi ring sędziowski, to od razu podnosi głowę do góry i pokazuje pełne wdzięki. No to też jest ważne, ale z tego co wiem, to nie wiem czy Dianka też wystąpiła w reklamie. Dianka akurat nie, bo nie miała... Dianka? Nie, Dianka nie, ale Lunka z Kingiem. Lunka z Kingiem w tym roku również, na początku roku wygrały moje pieski casting do reklamy bardzo, bardzo znanej firmy, która produkuje karmy i różne inne smakołyki dla psów. Było to niesamowite przeżycie. I również dla mnie, a tak naprawdę pieski zachowywały się tam jak u siebie w domu. Pomimo tego, że było dużo świateł, bardzo dużo ludzi na metrze kwadratowym, to one po prostu zachowywały się tak jak w domu, całkowicie bezproblemowo. Akurat King wtedy to był piesek, który miał 13 miesięcy, więc to tak naprawdę... A to młodziak. Młodziak całkowity, ale też to jest akurat fajne. On ma rewelacyjny charakter, jest bardzo spokojnym psem, właśnie teraz do nas przyszedł. Tak, to jest King. No i co? No, wszyscy na planie filmowym po prostu byli zachwyceni tymi psami. Celebryci. A dodam tylko, że one wygrały na początku casting spośród kilkuset w ogóle raz. Mhm. Także to było dziwne. Mieliśmy pojechać też ten na chwileczkę, na parę godzinek i wracać od razu do Cieszyna. A tu okazało się, że zostaliśmy w Warszawie na 3 dni. No i naprawdę było to fajne przeżycie. No to też ogromny sukces. To w takim razie jakie plany? Jakie plany? W tej chwili chcemy pojechać z Kingiem, bo nie wiadomo, Dianka już tak naprawdę swoją karierę europejską i polską zakończyła, już zdobyła praktycznie rzecz biorąc wszystko, więc zobaczymy co tam z Kingiem. Pojedziemy w tym roku na jesień na europejską wystawę psów do Cejle na Słowenię. No i zobaczymy, co tam pokaże nasz zdobywca świata. Też nie jest tak, że każdemu sędziemu podoba się taki sam pies. Oni oceniają to według wzorca, który tak naprawdę ma szeroki wachlarz. Niektórym sędziom podobają się mniejsze psy, niektórym większe. Niektórym więcej owłosione, niektórym mniej owłosione, no to wiadomo jak to czynnik ludzki. Czyli to też taka kwestia indywidualnego podejścia tak, i preferencji tak, pewnie. Tak.
No to w takim razie ja życzę Wam samych sukcesów, bo to chyba też taka fajna frajda, nie? Tak, jest to niesamowita frajda i można się tym naprawdę zarazić. No, moja córka w tej chwili też jeździ ze mną na wystawy i też bardzo się jej to podoba. Trenujemy razem, no fajna zabawa. Czyli taka rodzinna pasja, zabawa i też sposób na spędzanie czasu razem z psiakami. Tak, to jest fajna rzecz, bo one w tej chwili, tak jak widać, one zachowują się całkowicie bezproblemowo. Są oswojone z ludźmi, z dziećmi, z różnymi warunkami. Te psy jeżdżą autobusem, pociągiem, samochodem, to w ogóle o tym nie rozmawiamy, bo one kochają podróże. Jeśli ktoś chce, to idzie na albo bardzo długie wycieczki górskie, albo do lasu z nimi i też to im nie sprawia problemu. Niektórzy biorą je na łódkę i też pływają na przykład na łódce, na kajaku, więc no, po prostu one, tak jak mają w nazwie, są idealne. Zapomniałem powiedzieć, ale to można naprawdę bardzo długo o tym mówić. To są pieski, które nie są tylko w białym kolorze. Są od tak naprawdę od czarnego, brązowego po różne inne maści. Mają na przykład szare uszy, różne kropki na ciele, na futrze, także no, są różne. Są różne, także ja Wam życzę sukcesów, samych sukcesów, tylko i wyłącznie i dużo zdrówka. No i mam nadzieję, że do zobaczenia. Czy gdzieś Was można śledzić na jakiejś stronie jeszcze na szybko, Pan można, powie? Można nas śledzić na stronie mojej, czyli ladydiana.pl, okay, lub też na Facebooku, bo tam cały czas zamieszczam bieżące sprawy. A jak ktoś ma ochotę, to na bieżąco można nas zobaczyć w tej chwili na wystawie w Wiśle i tam będzie naprawdę można zobaczyć bardzo, bardzo dużo gwiazd psich. No to w takim razie do zobaczenia w Wiśle. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.